Świat kina opłakuje stratę Janusza Majewskiego, wybitnego reżysera, scenarzysty i luminarza, którego niezatarty wkład wzbogacił polską kinematografię. Stowarzyszenie filmowców polskich potwierdziło jego śmierć, kończąc pewną epokę w kinie gatunkowym. Rodzinie, przyjaciołom i wielbicielom Janusza Majewskiego składamy najszczersze kondolencje w tym okresie głębokiej straty. Zagłęb się w fascynujące dziedzictwo Janusza Majewskiego, oglądając cały film. Odejście Majewskiego w wieku 92 lat pozostawia po sobie dziedzictwo wyryte w sercach kinomanów i współpracowników. Jego wieloaspektowe talenty wykraczały poza obiektyw, był cenionym pisarzem, wykładowcą akademickim i integralną postacią w środowisku polskiego kina. Wiadomość o śmierci Majewskiego odbiła się szerokim echem w środowisku filmowym, przywołując głębokie wspomnienia jego niezrównanego uroku, eleganckiej postawy i niezłomnego ducha, który zaprzeczał jego wiekowi. Jego wpływ wykraczał poza ekran, wzbudzając szacunek i podziw ze strony rówieśników i aktorów, którzy cenili sobie możliwość pracy z nim. Filmografia Majewskiego to zbiór arcydzieł, do których zaliczają się Zaczarowana Kraina, Lekcja Martwego Języka, Zbrodniarz, który ukradł zbrodnie czy kultowy ECK, Dezerterzy. Jego zaangażowanie w tworzenie fascynujących narracji i zaangażowanie w sztukę filmową przyniosły mu uznanie i wyróżnienia w trakcie swojej znakomitej kariery. Śmierć Janusza Majewskiego, luminarza polskiego kina, odbija się echem w branży, pozostawiając trwały ślad w tkance kulturowej twórczości filmowej. Jego wkład będzie nadal inspirować pokolenia filmowców i entuzjastów na całym świecie. Dziedzictwo Janusza Majewskiego wykracza poza jego śmiertelne odejście, żyjąc poprzez nar, które budziły emocje i wyobraźnie. Gdy żegnamy ikonę, jego kinowe dzieła będą nadal rezonować, inspirując gawędziarzy i oczarowując publiczność zapewniając, że jego duch pozostanie nieśmiertelny.